Pracujemy już kilka miesięcy po odbiorze technicznym. Jestem bardzo usatysfakcjonowana z ogromu prac, które zostały przeprowadzone. To była modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Inwestycja była niesamowicie potrzebna, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa zarówno strategicznego dla mieszkańców, którzy już dzisiaj korzystają z takiego normalnego dobrodziejstwa, powiedzmy sobie szczerze, czyli z sieci kanalizacji sanitarnej, abyśmy zapewnili pracę oczyszczalni, która przez kilkanaście lat była po prostu wyeksploatowana. Ale także walory środowiskowe to był kolejny element, o który należało zadbać. Przeprowadziliśmy rozbudowę oczyszczalni ścieków także po to, aby móc rozwijać sieć kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy. Dotychczasowa moc przerobu oczyszczalni ścieków i przyjęcia zrzutu nie pozwalałaby na przykład na przyłączenie południowych miejscowości. A naszym planem jako gminy Jedlicze wśród inwestycji rozwojowych jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, którą będziemy kontynuować teraz, realizując drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej w Długiem, następnie Chleb na Wądoły. Tutaj tylko wspomnę, szacujemy, że ten projekt będzie kosztował nas około 6 milionów złotych, przy czym o prawie 5 milionów staramy się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jesteśmy w trakcie oceny, wysokie jest prawdopodobieństwo, że te środki otrzymamy, ale idziemy dalej. Przygotowujemy również przetarg na dokumentację techniczną dla miejscowości kolejnych, czyli Poręby, Podniebyle, Piotrówka. Oczywiście też uzupełniamy sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. W samym mieście Jedliczu jest jeszcze szereg budynków nieprzyłączonych, a mieszkańcy oczekują i jest taka potrzeba w różnych rejonach, choćby przy ulicy Nad Skarpą. W miejscowościach także i Moderówka, i Jaszczew, i Potok, i z innych miejscowości naszych sołectw mamy sygnały, że jest taka potrzeba, aby sieć kanalizacji rozbudowywać. Zatem strategiczna inwestycja, na pewno najbardziej kosztowna, bo około 29 milionów kosztowała nas sama tak dyskretnie przeprowadzona operacja, niesamowicie złożona, o wysokiej skali trudności. Myślę, że można ją porównać jak do operacji na otwartym sercu, dlatego że przeprowadzenie i modernizacji, i rozbudowy odbywało się przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni ścieków, aby dla mieszkańców to bezpieczeństwo i ekologiczne i bezpieczeństwo funkcjonowania codziennego było zapewnione. Moją rolą jako burmistrza, tak to odczytywałam, było zrealizowanie najtrudniejszego, myślę, że nawet w historii gminy, najbardziej znacznego zadania inwestycyjnego bez zaniepokojenia mieszkańców tym faktem. Jesteśmy teraz na kolejnej drodze, mamy możliwość rozbudowywania sieci kanalizacji sanitarnej. Jesteśmy bezpieczni, nasza oczyszczalnia spełnia najwyższe wymogi, jeśli chodzi o wskaźniki środowiskowe.